przynajmniej mało kto z Wam, ale nie ma tego na takim miejscu, kto nie pamiętał, że jest mowa w ogóle o tego, co zapraszamy do naszego zielonego parku. I tak strasznie z coachu muszą machać tymi rękoma, to normalnie oni są tak wyćwiczeni, ja nie wiem, czy oni chodzą na fitness, czy na jakąś siłownię. Jak widać, pan Harald, no tak wyglądał trochę napakowany. Także musi tu nieźle machać i tak jeszcze na próbach. Panie Haraldzie, ile to tych prób macie w orkiestrze w ciągu tygodnia? Raz, dwa razy? Raz. No i teraz jeszcze takie koncerty, takie grania. No, narobi się, hop, nie ma co. Orkiestra sobie siedzi, a on musi jej tu wymachiwać.
Także, ale jakby nie było, każdy tutaj swoja robota, swoja pańszczyzna mą. Robią to wszystko dla nas, dla widowni, żeby nam wszystkim było bardzo miło. A myślę, że dzisiaj nam w ogóle jest miło, że przestało padać, pogoda nam sprzyjał, a muzyka nam grał. Przed nami orkiestra z Kotulina. Orkiestra Dęta z Kotulina. Tutaj na scenie w parku zapraszamy. I gorące brawa!